Wyobraźmy sobie sytuację starą jak świat. Siedzisz na imieninach albo urodzinach u jakiejś babci albo cioci. Jest miło, sympatycznie, widzisz tą dawno niewidzianą rodzinę, i pojawia się jakiś kuzyn albo wujek, z którym delikatnie mówiąc nie zgadzasz się zbytnio. No, a jak ta sytuacja jest jeszcze trochę wspomożona odpowiednimi procentami, to nagle dyskusja zaczyna się zaokniać i zaczynacie mocno konwersować o różnicy waszych zdań. I jak pewnie wiecie, i być może sami to przeżyliście, najczęściej takie różnice nie doprowadzają do tego, że na końcu zbijacie piątkę i rozchodzicie się stwierdzając, że dogadaliście się, tylko raczej nie wiadomo w którym momencie zaczynacie drzeć się na siebie i się robi niepokojąca atmosfera. Ale to, co najważniejsze, że często na końcu takich dyskusji zostajemy z takim poglądem albo z taką myślą, jak on w ogóle może nie rozumieć, o czym ja do niego mówię, jak on w ogóle nie trybi. Co ja chcę przekazać? Czy znaczy ja po chińsku mówię? A może po prostu on jest głupkiem? I często to ta myśl na końcu daje nam takie poczucie, że okej, okay, on jest po prostu głupi, to ja jestem mądry, wszystko jest spoko. Problem jest tylko taki, że po drugiej stronie siedzi ten twój wujek albo kuzyn, i u niego w głowie dzieje się dokładnie to samo. Czyli on patrzy się na ciebie i myśli, jak ten głupek może tego wszystkiego nie rozumieć. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak to się dzieje, że my tak bardzo nie potrafimy się dogadać, że nie potrafimy się przekonywać wzajemnie. A co za tym idzie, nie rozumiemy często, czym są nasze przekonania. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na Nowe Zero Ściemy. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzn DX2. DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. Partnerem technologicznym kanału Zero jest X.com. Zero ściemy, już kilkakrotnie tak naprawdę poruszaliśmy temat wywierania wpływu, zmiany zdania u drugiego człowieka, perswazji i manipulacji. Ale dzisiaj chcę zrobić krok w tył i pogadać o tym, co tak naprawdę sprawia, że my coś uważamy i dlaczego to jest tak silne, że gdy spotykają się dwie osoby o sprzecznych poglądach, to często to się kończy kłótnią, a właśnie nie dogadaniem się. Chcę pogadać o tym, jak to jest, że jeśli nawet wykładasz racjonalne argumenty, twarde dane, to często osoba po drugiej stronie, pomimo że je widzi i ewidentnie rozumie, to kompletnie nie zmienia zdania, nic się w jej głowie nie dzieje, a wręcz czasem jeszcze bardziej się w swe własnym światopoglądzie zamyka. I jako człowiek, który sam zajmuje się negocjacjami i robi to na co dzień, ja wiem, jak wielka to jest trudność, gdy spotykają się dwie strony i muszą się jakoś dogadać, ale właśnie jest problem, racjonalne argumenty nie wystarczają, że musimy się przebić przez coś więcej. I to coś więcej, to właśnie bardzo często są nasze przekonania. Tylko, żebyśmy zrozumieli, jak możemy rozwiązać problem tego dogadywania się, czy, czy chociażby przekonywania się wzajemnego, no to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle to przekonanie. Jest. Weźmy sobie taką metaforę, żeby było nam łatwiej się poruszać. Jeśli przyjmiemy, że nasz mózg to jest nic innego jak rodzaj komputera, takiego hardware'u, a to, co mamy w głowie, czyli nasz umysł, yy, to jest rodzaj systemu operacyjnego. Niezależnie, jakiej nomenklatury tutaj użyjemy, czy nazwiemy to świadomością, czy podświadomością, czy pójdziemy do Kahnemana i nazwiemy to systemem pierwszym i drugim, ten umysł to jest coś, co jest wgrane na ten nasz komputer, czyli na ten mózg i zarządza tym, co się dzieje dookoła nas. Ale ten system operacyjny przecież musi mieć też swoje programy, swoje narzędzia, rzeczy, które pomagają. Ją funkcjonować. I właśnie przekonania to jest taki rodzaj algorytmu, który siedzi w naszej głowie. Algorytmu, który ma pomagać nam z jednej strony interpretować to, co wpada do naszej głowy, mm, przez jakiś filtr, czyli od razu dostajemy informację, która jest zinterpretowana przez takie przekonania, i dopiero wtedy dochodzi do nas, do tego właśnie systemu naszego. Ale z drugiej strony, te algorytmy działają nie tylko ze światem zewnętrznym, one działają też wewnątrz nas, ponieważ w dużej mierze to one decydują o tym, jaką my mamy narrację co do samych siebie, czyli co my o sobie sami myślimy. Więc to jest system, który ma każdy. I to nie jest tak, że możemy nie wiem, się z niego wyleczyć albo cokolwiek innego z nim zrobić. Nie. To jest. Coś, co musimy mieć. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, jak u nas samych ten system jest stworzony. No to wyobraźmy sobie taką sytuację. Rodzi się mały człowiek, taki mały bąbelek, który generalnie jeszcze nic nie wie o świecie. W związku z tym nie może mieć przekonań, bo przekonania z założenia no to jest coś, co ja uważam. Ale taki mały człowiek nie ma, no bo jeszcze nie komunikował się ze światem. No i ten mały, brzdąc sobie dojrzewa, rośnie, i w pewnym momencie on zaczyna odbierać różne informacje, odbierać różne zasady, które się wydarzają dookoła niego. Bo rodzice mu coś mówią, bo mówią mu: słuchaj, tak się trzeba zachować, a tak nie wolno. To jest okej, okay, a to nie jest okej. Okay. Teraz się zachowałeś dobrze, a teraz nie. Teraz byłeś grzeczny, a teraz byłeś niegrzeczny. I wszystko to, co odbieramy od rodziców, generuje u nas myśli. No bo właśnie. Bardzo często przekonania wynikają, czyli to, co my myślimy o świecie, wynikają między innymi z tego, jakie mamy doświadczenia życiowe i jak często te doświadczenia się powtarzały, jakie mamy myśli, czyli jaką mamy opinię na dany temat, a czasem nawet po prostu, jaką mamy emocję z tym związaną. I jeśli to się wystarczająco często powtórzy, to może być tak, że to sformuje właśnie jakiś rodzaj przekonania, czyli takiego algorytmu, który zacznie być w naszej głowie. Dlaczego on tam powinien być? Żeby nam uprościć, żebyśmy nie musieli się nad tym wszystkim zastanawiać. Jaki jest tego minus? Ano taki, że przekonanie zakłada, że właśnie filtruje rzeczywistość, więc patrzy na problem z bardzo określonego punktu. I często problemem jest dla tego przekonania, a tym samym potem dla nas, obrócić ten problem tak, żeby móc spojrzeć na to na przykład oczami innego człowieka albo czami, oczami kogoś, kto po prostu ma inny zestaw tych przekonań. Więc to jest dla nas niezbędne. I teraz, jeśli mamy takiego małego człowieka, który dostaje te wszystkie informacje od rodziców, no bo oni mu mówią, tak można, tak nie można. Potem idzie do szkoły, gdzie dowiaduje się, że takie są zasady, to jest okej, okay, to nie jest okej. Okay. Ma różne doświadczenia, bo ktoś go w którymś momencie, nie wiem, zostawi na przykład w relacji. Ktoś będzie dla niego niemiły, ktoś zdradzi jego zaufanie. I wszystkie te doświadczenia w tym człowieku zaczynają budować i narastać na nim jak taki właśnie schemat, jak taki nadbudowujący się program. I oczywiście najwięcej takich programów zasysamy, jak jesteśmy mali, bo wtedy po prostu mamy, jesteśmy, no może nie czystą kartką, ale mamy tego mało w głowie. Więc Każda rzecz, której doświadczamy, czy to, co się, z czym się spotykamy w naszym życiu, no musi zostać jakoś sklasyfikowana, jakieś przekonanie, jakaś opinia na ten temat się musi wyrobić. I im dalej w las, tym te przekonania narastają trochę jak takie warstwy, czyli im dalej, im starsi jesteśmy, tym coraz trudniej się zorientować, co tak naprawdę, jakie przekonanie, jaki schemat leżał u podstaw tego wszystkiego, bo one po prostu z biegiem lat cały czas i cały czas narastają. Tylko sęk w tym. Że my często nawet nie wiemy, jakie te przekonania mamy. No dobrze, i to wszystko brzmi tak ładnie i radośnie, i w zasadzie bezproblemowo, więc gdzie tu jest zgrzyt? Dlaczego po prostu nie możemy komuś powiedzieć: Słuchaj, ty masz takie przekonania, ja mam takie i się dogadajmy? Bo tu jest ta taka subtelna różnica między informacją a przekonaniem można nawet nie taka subtelna. Ponieważ informacja to jest no, po prostu dane, które dostajemy i możemy mieć na ten temat jakąś opinię, ale za informację nie chcemy iść się tłuc. Informacja nie powoduje, że się obrażamy i sama informacja nie uderza gdzieś tam nas głęboko w miękkie, a przekonanie właśnie tak robi. Jak my to możemy sobie przedstawić, żeby ta interpretacja była dla nas trochę bardziej taka jasna? Wyobraźmy sobie to tak. Macie pokój, pusty pokój. I do tego pokoju wsadzacie w pewnym momencie małego człowieka. On jeszcze nic nie wie. I wy jako rodzina, rodzice, zaczynacie temu dziecku malować ten pokój, meblować ten pokój, wstawiacie tam jakieś filmy, książki, jakąś muzykę, konkretne poglądy i konkretne zasady tam wprowadzacie. I w pewnym momencie podchodzicie do tego małego człowieka, pukacie go w ramię i mówicie, obudź się. I on się budzi, patrzy sobie dookoła i mówi, aha, tak wygląda mój świat, to jest mój pokój. Tu teraz będę funkcjonował. I on nie zna nic innego. To znaczy, że taki mały człowiek jeszcze nie wie, że można mieć inaczej. Ale w pewnym momencie ten mały człowiek orientuje się, jak wyjrzy sobie przez drzwi, tak przez dziurkę od klucza, to patrzy, że tam jest korytarz. I na tym korytarzu są też inne pokoje. I teraz. Ja widzę tylko ten świat, ten korytarz, ten, nazwijmy to obiektywną rzeczywistość, niestety przez tą dziurkę od klucza. Ponieważ wszystko to, co się wydarza, wydarzyło do tej pory w moim życiu, filtrowało mnie tak, żebym był w stanie widzieć tylko tę dziurkę od klucza. Teraz jeśli ja chcę się dogadać z drugą stroną, no to ja patrzę przez swoją dziurkę od klucza i widzę jakiś obiekt. A że w tym pokoju jest jakiś interkom, to odzywam się do osoby w drugim pokoju i mówię, słuchaj, co ty tam widzisz ym, przez tą swoją dziurkę? I ta osoba powie, no według mnie to jest fotel. A ty mówisz nie 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 nie, to na pewno jest kanapa. A tamta osoba mówi no nie, no ja ewidentnie widzę fotel. A ty mówisz no nie, no ja patrzę i widzę kanapę. No jak to jest możliwe, że my widzimy coś innego? A no jest to tak możliwe, że każdy z nas patrzy właśnie tylko i wyłącznie przez tą dziurkę od klucza, bo nie może spojrzeć szerzej, bo nasza głowa nie ma takiej możliwości. Nasza głowa jest tak obudowana, Naszym światopoglądem, naszymi przekonaniami i właśnie tym, w co wierzymy i co uważamy, że ciężko jest, jak to ostatnio Krzysztof Zalewski śpiewał w jednej z piosenek, wyjść z własnej głowy. I możemy tylko bazować i interpretować to, co widzimy, poprzez pryzmat tego, co w tym pokoju naszym się znajduje. I te rzeczy, które mamy, my również często uważamy, że. Że każdy tak ma, że to przecież mój pokój tak wygląda, ja mam takie zasady, ja mam takie meble, no to każdy powinien mieć takie meble. No i to jest właśnie ten problem, który często prowadzi do konfliktów i wojen, bo pomimo, że wydawać by się mogło, że wjedziemy podobne życia, może wydawać by się mogło, że żyjemy w tym samym miejscu, w tym samym kraju, w tym samym czasie, więc powinniśmy obserwować rzeczywistość podobną. To niestety w zależności od tego, kto nas wychował, jak to wychowanie przebiegło, jakie mieliśmy doświadczenia w życiu, co nas spotkało po prostu, może być tak. Że my tę samą rzeczywistość będziemy interpretowali skrajnie inaczej. I to nie tylko na poziomie racjonalnym, ale wręcz przede wszystkim na tym poziomie emocjonalnym, na tym poziomie światopoglądowym. I przekonania właśnie to jest ta najważniejsza różnica, że przekonania to jest pewien zbiór, pewien system, który my nosimy głęboko w nas. To jest to, co my myślimy o sobie, a to znaczy, że to jest też coś, co trochę nas tworzy nas. W naszej głowie, dla nas samych. Więc jeśli ja bym miał nagle zmienić swoje zdanie, albo pozwolić, żeby ten kawałek tego świata poglądu się tak po prostu odkruszył, bo ktoś przyszedł i dał mi argumenty, no to to jest niewygodne, to, to jest bardzo nieprzyjemne, i dla mojej głowy, no, moja głowa będzie chciała zrobić wszystko, żeby tylko od tego uciec, bo to by znaczyło, że muszę trochę podważyć swoje, na przykład, swoje własne fundamenty. A wiecie, Nasza głowa nie ma żadnego, nawet najmniejszego interesu w tym, żebyśmy my nie wiem, rozwijali się albo sprawdzali nowe światopoglądy. Nie, nasza głowa chce, żebyśmy byli bezpieczni. Bezpieczni we własnej głowie. Więc jeśli ma do wyboru zmienić nam światopogląd, co się będzie wiązało praktycznie zawsze z doświadczeniem jakiegoś rodzaju dysonansu poznawczego, tego, że będzie nam nieprzyjemnie i niemiło. Albo zostać przy swoim i po prostu jakoś zalepić te dziury, które są na przykład nieracjonalne, no to głowa po prostu wybierze trwanie w swoim poglądzie, nawet jeśli on jest dziurawy. No dobrze, to jakie w takim razie my możemy mieć te przekonania? Znaczy, czego one konkretnie mogą dotyczyć? No bo ustaliliśmy, że to jest wszystko to, co się nabudowuje w nas przez całe nasze życie, ale czego one dotyczą? Tak technicznie w zasadzie mogą dotyczyć. Może nie wszystkiego, ale naprawdę bardzo wiele rzeczy. Zaczynając od tego, co słyszeliśmy w dzieciństwie, co nam mówili rodzice o nas samych, bo to bardzo często zaczyna tworzyć właśnie przekonanie o tym, jakim ja jestem człowiekiem. I jeśli miałeś rodzica, który w momencie, kiedy ci coś nie udało, przychodził do ciebie i mówił po prostu jesteś głupi, albo jesteś niemądry, albo nic w życiu nie osiągniesz, albo na pewno ci się nie uda. I słyszałeś wielokrotnie takie hasła, to jest duża szansa, że pojawi się u ciebie w głowie przekonanie, ja jestem głupi, ja nic nie umiem, ja się do tego nie nadaję. I jeśli to przekonanie się sformuje w tobie, czyli będzie już takie, wiecie, mocno osadzone ten algorytm, zacznie sobie pracować, to niestety, ale będzie działał tak, że potem, załóżmy, że występujesz na na jakimś szkoleniu albo prowadzisz program. I może być tak, że jeśli masz to negatywne, to, to przekonanie o tym, że jesteś chociażby głupi, to jeśli dostaniesz 100 informacji zwrotnych od 100 uczestników i 85-90% z nich powie ci, było świetnie, ale te 10% powie, mmm, wyszedłeś na głupka, to to, to uderzając w to nasze przekonanie może nas jeszcze pobudzać i pobudzać właśnie tą narrację, że my będziemy dużo bardziej filtrować te informacje, dużo bardziej będziemy je zauważać, no a co za tym idzie dalej, będziemy sobie opowiadać, że a jednak jestem głupi, a jednak nie miałem, ra nie miałem racji i tak dalej. Analogicznie, jeśli rodzice wam mówili, że jednak jesteście fajni, że powinniście być pewni siebie, że możecie być z siebie dumni i budowali wam tą pewność siebie, to przy tym układzie, przy tych stu osobach wasza głowa wybierze bardziej te informacje, które są zgodne z waszym przekonaniem, czyli pozytywne, bo właśnie to jest Pewien picz rzeczywistości, taki, że my dostajemy wszystko cały czas tak samo. No właśnie nie, bo nasze przekonania trochę predefiniują to, co się będzie działo w naszym życiu. Innymi słowy, jeśli ktoś wierzy, że ma szczęście, to to, czego będzie doświadczał, jego głowa będzie interpretowała trochę jak szczęście. Jeśli wierzy, że masz pecha, to twoja głowa będzie interpretowała twoje doświadczenia i to, co cię spotyka, jako pecha. A bardzo często to nie jest takie zero-jedynkowe i ciężko jest powiedzieć, że na pewno to był pech albo szczęście, no bo co to w ogóle jest pech albo szczęście? I jakiś czas temu prowadziłem szkolenie i po tym, rozmawialiśmy między innymi o przekonaniach i po tym wszystkim podchodzi do mnie uczestnik i mówi, słuchaj Łukasz, fajnie, fajnie, ale ja naprawdę mam pecha. Ja mówię, ok, a jakim pechometrem to wszystko mierzyłeś? A on mówi, haha, pechometry, nie pechometry. Ja w ciągu ostatniego roku miałem cztery wypadki samochodowe i skasowałem te cztery samochody, więc mam strasznego pecha. Na co ja się pytam, okej, OK, a czy tobie się nic nie stało, wszystko jest do OK? ja On mówi, nie, no na szczęście wyszedłem z tego wszystkiego bez szwanku, no tylko tych samochodów szkoda. Ja mówię, poczekaj, poczekaj, czyli ty miałeś cztery wypadki, skasować cztery samochody w ciągu jednego roku i nic ci się nie stało i wyszedłeś z tych wszystkich wypadków bez szwanku, no to przecież musisz mieć niesamowite szczęście. Jest czasem takie coś, co ja nazywam aha moment, czyli taka sytuacja, w której mówisz coś komuś, obracasz mu problem, którego, pod kątem, którego on w ogóle nie widział. I ten człowiek mówi do mnie, to jest ten, ten moment, który ja nazywam, że leci nam pasek ładowania w oczach, taki loading i patrzysz na kogoś i widzisz, że tam się coś zmienia i ten człowiek mówi do mnie, Ty wiesz, że ja nigdy w ten sposób o tym nie myślałem? I to jest normalne, bo to po prostu nie było w jego przekonaniu. Ale przekonania będziemy mieli też o, o świecie zewnętrznym, o innych ludziach, o tym, co nas spotyka. I, I bardzo często to jest też to, co powoduje konflikty w rodzinach. No bo jeśli na przykład masz rodzeństwo i twoi rodzice cały czas mówili, że twoja siostra jest fajniejsza, zdolniejsza i lepsza, to potem ty będziesz cały czas próbował z nią rywalizować i będziesz próbował udowodnić, że jednak jesteś fajniejszy, a dalej będziesz czuł ten zgrzyt w środku. Ale może być też tak, że przekonania mogą wam. Robić problemy na przykład wej z wejściem w jakąś relację, bo również przekonania dotyczą tego, co my myślimy o związkach, bo przecież obserwujemy naszych rodziców, bo przecież obserwujemy to, że pierwszym tak naprawdę archetypem kobiety czy mężczyzny, jeśli wychowują nas rodzice, no to jest mama lub tata i my, nasza mała głowa, która nie ma zbyt wielu informacji, uczy się, że aha, to jest mężczyzna, to jest kobieta. I potem te przekonania się u nas formują. Tylko że. Możemy nawet nie wiedzieć, że zassaliśmy jakieś przekonanie, że jak mieliśmy 3 lata to się czegoś nasłuchaliśmy i to sformowało nam jakąś opinię. Na przykład taką, że facet poniżej 1,80 m jest nieprzystojny. Albo na przykład taką, że wszystkie blondynki są niezbyt lotne intelektualnie. I ty możesz to mówić w formie żartu, ale jeśli to jest gdzieś głębiej trochę w tobie, to to ci może realnie sabotować. Związki, bo będziesz wchodził, możesz spotkać, jeśli jesteś kobietą, możesz spotkać wyjątkowo uroczego, wspaniałego mężczyznę, który będzie miał metr 75 m i może być wyższy od ciebie. No ale przecież wysocy mężczyźni są przystojniejsi, a taki nie będzie fajny. Możesz spotkać również tą blondynkę, która cię oczaruje i będzie ci z nią bardzo dobrze, ale twoje przekonanie podpowiada ci, że ona powinna być, nie chcę to nazwać głupia, ale powiedzmy, że nie mieć zbyt wysokich wyników intelektualnych. I wtedy twoje przekonanie stoi w zgrzycie, bo myśli sobie tak. No dobra, to, to ty, ty jesteś taką osobą, ale jednocześnie nie uważasz jej za zbyt mądrą. No to musimy ten konflikt jakoś rozwiązać. To może znajdziemy ci takie dowody i wyfiltrujemy z tej rzeczywistości taki dowód na to, żebyś zobaczył, że ona faktycznie jest głupia, żebyś y, mógł to naocznie stwierdzić, i dzięki temu to ci pomoże podjąć decyzję. I to się właśnie często odbywa w locie. My często, często nawet nie jesteśmy świadomi, no, że właśnie takie procesy u nas w głowie zachodzą. Natomiast mamy też przekonania zupełnie błahe, takie trochę, żebym nie powiedział, rytu rytuały, że na przykład ktoś musi, jak wstanie, to popić coś tam ciepłą herbatą. Albo, że druga osoba, jak wyjdzie z domu, to musi wrócić i mm, usiąść jeszcze raz. Wiem, to jest przesąd, stereotyp yy, i tak dalej, ale de facto. To nie ma znaczenia, jak my to nazwiemy, bo dla tej osoby to jest prawdziwe, ponieważ ona, jeśli tego nie zrobi, to się będzie sama nakręcać. Bo w ten sposób przecież również działają te przesądy, wróżby, inne rzeczy. Bo jeśli przebiegnie ci kod drogę, to ty będziesz szukał preteksty, czy będziesz szukał w rzeczywistości potwierdzenia na to, że przyniósł ci pecha. Ale też przekonania potrafią dotyczyć takich właśnie bardzo światopoglądowych rzeczy, jak na przykład to, w co wierzysz, jakie masz poglądy polityczne. Co uznajesz za moralne, a co uznajesz za niemoralne, co uznajesz za etyczne, a co uznajesz za nieetyczne. Innymi słowy, można powiedzieć, że przekonania to, jest taki, to są takie narzędzia, to jest taki zestaw do tego, żebyśmy potrafili obsługiwać rzeczywistość, która jest dookoła nas. I ostatnio przyszło mi to do głowy przy okazji seansu filmu W głowie się nie mieści dwa, który Wam bardzo mocno polecam, bo on właśnie traktuje o przekonaniach. Bo o ile w głowie się nie mieści jeden mówiło bardziej o emocjach, które pojawiają się u dziecka, to w głowie się nie mieści dwa. Stricte traktuje o tym, jak systemy przekonań wpływają na to, jakimi właśnie ludźmi jesteście. Więc jeśli chcielibyście sobie zobaczyć albo pokazać to swoim dzieciom, to bardzo gorąco y, zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę, z jednej strony to jest świetny film, a dwa, że i rodzice i dzieci myślę, że wyciągną z niego coś zupełnie innego dla siebie. Wyparła nas i stłumiła to koniec! To 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 mi... to... Czas, Czas na operację Nowa Riley, do roboty. Jeszcze się nie spakowałaś? Jestem najgorza! No dobrze, to ustaliliśmy, że te przekonania są, że są różne. I teraz można było powiedzieć, no dobra, to po prostu oddzielmy ziarna od plew, które są negatywne, a które są pozytywne. I to by nam ułatwiło, bo dzięki temu moglibyśmy powiedzieć: OK, to wystarczy nauczyć ludzi tych pozytywnych przekonań, tych dobrych przekonań, wywalić te negatywne i temat mamy załatwiony. No tylko, że to się tak nie dzieje. To znaczy, nie da się określić, czy przekonanie jest dobre czy złe bo ono dla jednej osoby może być dobre, dla drugiej osoby może być złe, bo to wszystko jest bardzo subiektywne. Ja stoję po stronie, że tak naprawdę jeśli chodzi o przekonania, to możemy mówić tylko o przekonaniach użytecznych lub nieużytecznych, to znaczy takich, które się u nas sprawdzają. Szybki przykład na tak zwanych jabłkach. Jeśli wchodzicie w relację z drugą osobą, to wiadomo, że wchodzicie z całym bagażem swoich doświadczeń, z całym bagażem swoich przekonań, które macie z dzieciństwa, z domu itd. i tak dalej. I tu właśnie często przy przekonywaniu, przy dogadywaniu się wzajemnym powstaje problem taki, że jeśli ja mam swój pokój, w którym się wychowałem, to ja uważam, że ten mój pokój jest dobry, bo mi służył. Innymi słowy, moja prawda jest mojsza niż twojsza. Ale po drugiej stronie ta osoba też myśli sobie, no ale ja też miałem fajne rzeczy, fajne doświadczenia, dobre rzeczy z domu i uważam, że one są fajne, więc to ty się na ugnij do mnie. Bo my nie potrafimy rozmawiać o przekonaniach w takim kontekście, jakby one... Nie były częścią nas. My bardzo często rozmawiamy o przekonaniach, jakbyśmy obrażali się wręcz wzajemnie. To znaczy, że jeśli ja dyskutuję o Twoich przekonaniach, jeśli ja dyskutuję o tym, co masz w głowie, to trochę jakbym cię personalnie obrażał. Bo mamy problem z tym, żeby oddzielić się od tego, co uważamy. Niektórzy mają wręcz, wiecie, dostają białej gorączki na myśl o tym, że mogliby na chwilę zawiesić swój pogląd i pozwolić wypowiedzieć drugiemu człowiekowi no, własne zdanie. A myślę, że. To jest główny problem a jednocześnie klucz do rozwiązania tego wszystkiego, że oczywiście, że mamy te systemy przekonań, oczywiście, że idziemy z tymi filtrami i algorytmami przez życie, ale one nie są nami. To znaczy to, że ja coś uważam, to nie znaczy, że to jestem ja od razu. Ja mogę mieć jakieś przekonanie i je zmienić, ale też rozumiem, że nasza głowa się chce przed tym bronić, bo w momencie kiedy ja miałbym zmienić to przekonanie, no to musiałbym się trochę czasem wywlec na lewą stronę, a to by znowu doprowadzało do problemu. No i jeśli postawicie sobie takie dwie osoby, które tego nie chcą zrobić, no to mamy gotowy przepis na kłótnię. No dobra, to co my możemy zrobić, żeby się lepiej dogadać, żeby się przekonać wzajemnie? No i tutaj mamy dwa punkty tak naprawdę. Jeśli to ja jestem osobą, która chce kogoś przekonać, to według mnie, i powiem wam, że byłem na różnych szkoleniach z negocjacji, z wywierania wpływu i praktycznie każdy negocjator, każda osoba, z której się uczyłem, Odpowiadała w bardzo podobny sposób. To znaczy, że jeśli chcesz kogoś przekonać, to najpierw musisz go poznać, ale nie poznać w myśl: Cześć, jestem Łukasz i tyle się znamy. Jeśli chcemy się zacząć lepiej dogadywać, to musimy zacząć rozumieć, jakie systemy przekonań ma druga strona czyli co uważa o życiu, co uważa o świecie, co uważa o danym problemie. To po pierwsze. Jak mamy taki system, taki zestaw przekonań, to dzięki temu możemy prześledzić i zrozumieć, jaką logiką kieruje się dany człowiek. To znaczy, dlaczego pewne decyzje podjął, jakie są jego motywacje, bo to znowu bardzo często właśnie jest predefiniowane poprzez nasze przekonania. Jeśli ja zapracowuję się i zaharowuję się na śmierć, ktoś mi mówi, że no, jestem pracocholikiem, Ale w mojej głowie mam przekonanie, że osoba, która nie, wiem, nie ma pieniędzy albo ma kiepską pracę, jest bezużyteczna i beznadziejna, no to ja nie zrozumiem takiej osoby, bo będę mówił, nie, nie, ty po prostu nie chcesz osiągnąć więcej. Nie, chcesz, nie jesteś ambitny, może po prostu jesteś leniwy. Więc, żeby ta osoba mnie przekonała, ona musi zrozumieć, skąd to przekonanie wyszło. To znaczy, dlaczego ja. Albo moja głowa uznała w którymś momencie, że jeśli ja będę pracował tyle i tyle godzin i po prostu miał tyle i tyle pieniędzy, to wtedy będę wartościowym człowiekiem, bo to z czegoś gdzieś tam wynika. I tylko zrozumienie tego, tylko sprawdzenie, jak to działa i rozszyfrowanie tego, co się dzieje, z czego ta logika wynika, może nam pomóc w tym. No bo wiecie, ktoś kiedyś powiedział ładnie, że człowiek gra główną rolę we własnym filmie, więc postrzega to właśnie z perspektywy tej, tej wersji reżyserskiej, to my sobie sami ten świat reżyserujemy. Dlatego to zrozumienie, jaka jest konstrukcja, no może nam pozwolić na, na naprawdę lepsze dogadywanie się. Ale jaki tu jest problem? Bo żeby to zrobić, to ja muszę na chwilę Odłożyć swoje poglądy, nie mieć swoich poglądów, to znaczy pójść do nich z otwartością. Bo jasne, że my na co dzień rozmawiamy o poglądach. Problem tylko jest taki, że jeśli ja czasem słyszę sprzeczny pogląd, to moja głowa reaguje na niego agresją, bo ona nie chce go przyjmować, bo on jest sprzeczny z tym, w co ja wierzę. Nie pasuje do mojego pokoju po prostu. Więc ja się nie będę dogadywał z taką drugą osobą, a nawet jak będę z nią rozmawiał, to i tak będę próbował przeforsować swoje zdanie. A myślę, że to nie tędy droga. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim chodzi o to, żeby odłożyć swój światopogląd i pójść do tej drugiej osoby z pełnym zaciekawieniem i zastanowić się, dlaczego masz tak jak masz. Dlaczego, że pomimo że żyjemy w tym samym miejscu, w tym samym kraju, w tym samym czasie, to Twoje poglądy są 180 stopni inne niż moje. Tylko że jeśli ja to zrobię z zaciekawieniem, ze zrozumieniem, bez ataku przede wszystkim, to może się okazać, że. Sposób na wytłumaczenie, że dobranie odpowiedniej metafory, że po prostu sformułowanie myśli w taki sposób, żeby do tej osoby to dotarło, żeby ona potrafiła to odnieść do tego, jak ten pokój ma umeblowany, jest tutaj kluczową sprawą. Tylko, że jeśli my będziemy forsować swój pogląd, będziemy wciskać go komuś na siłę, no to on się po prostu przed nami zamknie. Więc to jest pierwsza rzecz. Musisz chcieć. Ale chcieć z zaciekawieniem. Musisz chcieć odłożyć na chwilę to, co masz i wiedzieć o tym, że to wcale nie sprawi, no, że staniesz się innym człowiekiem. Ty możesz potem wrócić do tego swojego poglądu, ale dużo łatwiej ci będzie zrozumieć drugiego człowieka i ci cały czas nie będziesz epatował tym, co masz w głowie. A może się nawet okazać, że to będzie na tyle pouczające, że dowiesz się czegoś ciekawego i spojrzysz się na temat zupełnie inaczej, niż go do tej pory widziałeś. Ale oczywiście w tym przekonywaniu jest jeszcze druga strona, czyli ta osoba, która. No, Odbiera to, co my próbujemy zrobić. I tutaj jest kolejna rzecz. To znaczy, że jeśli chcesz być do czegoś przekonany, to, to też ty też musisz być na to otwarty. Ty też musisz chcieć mm, opowiedzieć, ty też musisz chcieć otworzyć się trochę na tego drugiego człowieka. Bez agresji i bez podejścia, że on na pewno chce ci zrobić krzywdę. I jeśli spotkają się takie dwie osoby i będą chciały ze sobą porozmawiać, i zgodzą się na to, żeby na chwilę po prostu odłożyć to, co ten bagaż, który niosą ze sobą przez całe życie, to jest szansa że na dobrą i merytoryczną rozmowę, ba nawet jest szansa na to, że obie strony wyjdą z tego z pewnymi przemyśleniami, i być może nawet te przemyślenia potem pomogą im sformować nowe przekonanie. I tutaj chcę się jeszcze odwołać do tego, co uważam, że bardzo pomaga w poradzeniu sobie z przekonaniami, w poradzeniu sobie z własną głową i zrozumieniu jej trochę lepiej, a mianowicie komedia, a może dzisiaj nawet bardziej stand-up. Ponieważ jak czasem widzę, jak ludzie oglądają komedię, czy właśnie jakiś występ stand-upowy, to ja absolutnie rozumiem, że ciebie to może nie śmieszyć. To jest normalna sprawa, różne są poczucia humoru. Ale zadziwia mnie zawsze, jeśli ktoś się obraża na stand-up albo obraża na to, że w stand-upie zostało coś powiedziane. Ale też rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Bo to właśnie wynika z tego, że czasem żart jest opowiedziany w taki sposób, że uderza w moje przekonanie. I to jest właśnie, jeśli chcecie sprawdzić, jakie te przekonania macie, to właśnie zacznijcie analizować, które rzeczy was podpalają, które rzeczy mówicie emocjonalnie. Bo jeśli słyszysz żart w stand-upie, o czymś, dowolna sprawa, może być o światopoglądzie, może być o religii. I ty słyszysz to, i masz takie, o, nie, to już tak już nie wolno, to jest po prostu jakaś masakra i tak się nie robi. To może po prostu to dlatego, że to uderzyło w twój, w twój światopogląd. Może dlatego, że zabolało cię, a twoja głowa, żeby cię uchronić przed tym, żebyś tam przypadkiem kawałek nie odkruszył, to ci mówi lepiej się wkurz na to, bo to głupoty są i tyle. No i właśnie dlatego potem się obrażamy. Dzisiaj chciałbym wyróżnić trzy takie osoby, jeśli chodzi o stand-up, które naprawdę mm, zawsze oglądam z dużym uradowaniem, bo. Każdy z tych wymienionych za chwilę standuperów bierze tak naprawdę mój światopogląd i rzuca mnie po tym moim pokoju sprawdzając mi granice. I ja to bardzo lubię, bo ja chcę wiedzieć też jakie są moje przekonania, nawet te nieuświadomione. I pierwszym standuperem, którego chciałbym tutaj wymienić, jest Daniel Sloss, taki szkocki standuper, który zresztą ma dużo stand-upów właśnie o przekonaniach. Zresztą to od Daniela Slosa pochodzi taka piękna metafora naszego umysłu, który przedstawiłam jako muzeum. Muzeum, w którym stoją powystawiane różne ładne gablotki i to są wszystko do nasze przekonania, które już przemyśleliśmy w dorosłym życiu, nad którymi się zastanowiliśmy, poczytaliśmy. No takie wiecie, referencyjne, że jak ktoś przyjdzie, to mówisz, a, pytasz mnie o ten pogląd, to jest on. Ale tam z tyłu jest taki magazynek i tam w tym magazynie siedzi taki starszy Brytyjczyk Nigel i pilnuje tych wszystkich Waszych przekonań, o których Wy nawet nie wiecie, że je macie. Po to są przekonania uformowane, jak mieliście 6 lat i kolega wam strzelił w dziób, albo sytuacja, jak pierwsza dziewczyna was zostawiła i wy to gdzieś wypchnęliście, albo gdzieś się to zatarło, ale to dalej stanowi algorytm, który pomaga ci na każdego dnia funkcjonować. Więc jeśli możecie, to Daniel Sloss jest naprawdę świetną osobą, żeby pomyśleć sobie nad przekonaniami. I think one of the hardest things about being a parent must be Christmas morning when you spend all this time, money and effort making this day so magical and then you look down at your child with those beautiful blue eyes that you hope resemble yours and they spend the whole day thanking Santa. You know that disappointment that parents feel in that moment? That's exactly how doctors feel whenever you thank God. Drugą osobą, którą tutaj chciałbym wymienić, która no w zasadzie chyba nigdy nie zawodzi, jeśli chodzi o tematy przekonań, to jest oczywiście Louis C.K., który w dużo bardziej brutalny niż Daniel Slostu, muszę przyznać, sposób, bierze właśnie nas, łapie nas za habety i trzaska cię od jednej na drugą stronę, po to, żebyś sprawdził sobie samemu we własnej głowie, gdzie jest Twoja granica i co ty tak naprawdę uważasz. I nawet jeśli czujesz w pewnych momentach tych jego stand-upów takie właśnie dziwne uczucie w środku, to świetnie, bo to znaczy, że dotarłeś do swojego przekonania, że dotknąłeś czegoś, co cię realnie obchodzi i wkurza. Bo jeśli to jest tylko zwykła informacja, to się na to tak nie będziesz podpalał. Ale jeśli to jest twoje przekonanie, coś w co wierzysz, no to może się okazać, że jak tak cię taki Louis C.K. rzuci z jednej na drugą stronę, no to faktycznie poczujesz pewien dyskomfort, ale ten dyskomfort może być rozwojowy. I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem, oczywiście oprócz w zasadzie pewnie wszystkich stand-upów Louisa, to myślę, że taki najbardziej dostępny jest na Netflixie i nazywa się 2017. I never understood people uh, uh, judging people for the way they have sex. So some people get angry at homosexuals just for being gay. They get mad at them. Grrr. I never really understood that, you know. Like, because they're just having sex with each other. So, like I can understand if gay people were just running out in the streets just fucking people the ass willy-nilly, just like a pestilence. Ale mówię tutaj o tych zagranicznych stand upperach i no nie mógłbym nie powiedzieć o jednym z polskich, który dla mnie też jest człowiekiem, który robi niesamowicie fajne, inteligentne stand-upy, które właśnie zahaczają od przekonania o to, jak my widzimy świat i o to, dlaczego się też nie dogadujemy. A tym człowiekiem jest pana Belard Giza, którego serdecznie pozdrawiam Summer Time świetny, który to też na tym naszym podwórku właśnie robi taki stand-up, który nie zawsze będzie dla ciebie wygodny, czasem będzie trochę kujący, oczywiście też śmieszny, ale ten stand-up może nauczyć was naprawdę dużo więcej o samych sobie niż byśmy się spodziewali. Oczywiście tylko wtedy, kiedy będziecie w stanie na chwilę odłożyć swój pogląd i nie obrażać się na to, że ktoś opowiada żarty ze sceny. Jeszcze mi tłumaczą, że te zwierzęta, one są w zoo, to zoo jest po to, żeby chronić te zwierzęta przed wyginięciem te wszystkie gatunki. Czy to już nie jest trochę za późno? Tak naprawdę to po co jest nam tych, nie wiem, 300 czy 500 nosorożców na świecie? Co to już tam? No tak jakbyśmy zjedli ciasto, zostawili okruchy pod kloszem. jaki chodźcie na chwilę. Chodźcie, chodźcie, o. O, zobaczcie, o. Tu był jabłecznik żeśmy go z ciociami i wujkami opierd...li. Teraz patrzcie i pilujcie, bo był pyszny. Sumując to wszystko trochę. Ja wiem, że my dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym fajnie jest kogoś zgrillować. W którym fajnie jest, jeśli ktoś ma inne zdanie, to mu tak pojechać na maks, ale tak, żeby mu w pięty poszło, żeby zobaczył, że on nic nie wie. Tylko, że problem jest taki, że tego typu dialog, taki kontekst dialogu sprawdza się świetnie, tak, ale tylko dla widzów. Czyli jeśli ja bym tutaj siedział z kimś, byśmy się tak napierniczali, to jasne, że dla was to będzie coś fajnego. Ale jeśli realnie chcesz zmienić czyjś światopogląd, jeśli realnie chcesz kogoś do czegoś przekonać, to pałowanie się z nim i wbijanie po prostu mu trochę na zasadzie z takim mentalnym bejsbolem, no to nie jest dobre rozwiązanie. Bo wiecie, ja czasem mam wrażenie, że ludzie tak sobie wyobrażają właśnie dyskusję, przekonywanie, że wbijasz do kogoś do tego jego pokoju w głowie, po prostu z bejsbolem, bierzesz mu, kurde, kanapę, fotele i wszystko i mu to przesuwasz, a potem każesz mu siadać i mówisz, tak będzie od dzisiaj. Tylko problem jest taki, że nawet jeśli ci się to uda w danym momencie i ta osoba przestawi se krzesło i usiądzie na nim, to jak tylko ty z tego pokoju wyjdziesz, to wszystko wróci na miejsce. Ale jeśli zrozumiesz, co ktoś ma w głowie, zrozumiesz, jak ma poukładany świat, jak widzi rzeczywistość, to może się okazać, że taka osoba wpuści cię do tego swojego pokoju, i ty wtedy nie musisz nic przestawiać. Ty rozumiejąc, jak myśli ten człowiek, możesz powiedzieć: Słuchaj, a jakbyś to krzesło przesunął tam, to byłoby ci wygodniej, bo przecież lubisz czytać, bo lubisz to i tam, to będziesz miał więcej światła. I jak tak zrobisz, i ta osoba sama to zrobi z własnej woli, rozumiejąc ciebie, Rozumiejąc, bo opowiedziałeś to takim językiem, który pasuje do światopoglądu, użyłeś takich metafor, które pasują do światopoglądu, a przede wszystkim zrobiłeś to z poszanowaniem dla światopoglądu tej drugiej osoby, to jest duża szansa, że jak wyjdziesz już z tego pokoju, to to krzesło zostanie na tym miejscu, na którym wspólnie je ustawiliście. Dlatego ja wierzę w to, że jeśli chcemy nawet negocjować, przekonywać się wzajemnie czy dyskutować, to musimy podejść do tego tak, że najpierw dowiedzmy się, jak funkcjonuje głowa drugiego człowieka, najpierw dowiedzmy się, jakie ma przekonania, jakie algorytmy nim sterują, a potem zastanówmy się, jak sprawić, żeby ktoś naprawdę zrozumiał, co ja mam do powiedzenia, czyli żeby przefiltrował to przez te swoje przekonania, przez te swoje algorytmy i żeby na końcu to, co on dostanie tam do głowy dla siebie, było zgodne z tym. Co ja mu chciałem powiedzieć, ale do tego muszę mieć właśnie taką instrukcję obsługi tych jego przekonań, tego, co on ma w głowie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzny DX2. DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. Partnerem technologicznym kanału Zero jest Xcom. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.